Siemanko, z tej strony Słomek. Witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj film z drugiej części odchwaszczania. Tak jak mówiłem, na pierwszą część na 20 hektarów poszedł pontos, a na pozostałe 60 pszenicy idzie mieszanka z zeszłego roku, czyli Expert Med. Expert Med ma w swoim składzie metrybuzynę i flufenacet. Do tego jako wzmocnienie tutaj głównie działania namiotu, ale też żeby poprawić, powiedzmy, działanie na chabra, na polach chabrowych, na polach, na których problem jest z chabrem, dodaliśmy lentipur. Lentipur akurat tutaj z Nufarmu. Lentipur ma w swoim składzie chlorotoluron, do tego 0,15 difanilu, czyli tam jest diflufenikan w tym difanilu, i do tego 10 gram Wikinga. Jest to, powiedzmy, generyk Grand Staru. Tam jest w składzie tribenuron metylowy. Dodatkowo dzisiaj już się przygotowałem w celu, powiedzmy, zwalczania mszycy, której jest dosyć sporo. Kupiliśmy insektycyd. Jedziemy danadimem, żeby tą mszycę zwalczyć. W danadimie jest substancja aktywna diametoat. No i taką to przygotowaną mieszanką, w sumie na 21 hektarów, bo trochę za dużo wody mi się nalało, jedziemy, odchwaszczamy i powiedzmy niszczymy wszystkie jakieś tam występujące szkodniki, tak, żerujące. Tutaj obok pszenica siana po poplonie jest nieco mniejsza, ale jest. Jak widzicie, tutaj przejechaliśmy cały spory kawał pola, gdzie wschody pszenicy były ładne, i teraz zaczynają się te miejsca, gdzie podsiewaliśmy tą pszenicę. Tutaj też jest zielonkawo, tej obsady jest mniej, bo tutaj, powiedzmy, dosyć spora fala krytyki poleciała w moją stronę po tym filmie, jak i zresztą pod filmem z nawożenia rzepaku, ale to zaraz wrócę do tego. Na razie może o tym podsiewie. Jest podsiane, bryłki są, powiedzmy, 3 razy mniejsze po wale, także ten herbicyd powinien być też bardziej skuteczny. Wracając jeszcze do herbicydu, powiedzmy, tak jak widzieliście tam wcześniej, pszenica już całkowicie zielona, ma już po 3 rozkrzewienia. Ekspert ma rejestrację tylko do końca fazy, no do 3 liści, tak? Jak się zaczyna krzewić, to już nie powinniśmy pryskać, ale to prawdopodobnie nie dlatego, że coś może się stać pszenicy, tylko dlatego, że po prostu miotła już może wychodzić, znaczy wychodzić, no może, nie tylko miotła, chwasty po prostu mogą się pojawiać, a ekspert no działa głównie doglebowo, tak, doglebowo. Aha, zapomniałem jeszcze dodać, teraz jeszcze tutaj zakupiliśmy, no po prostu miałem do tej mieszaniny dokupiony adiuwant doglebowy. Soiler jest to akurat ze Skandagry, na bazie jakiegoś tam olejanu, powiedzmy, żeby zwiększyć przyczepność do tej większej warstwy gleby, żeby no po prostu skuteczność, efektywność była lepsza. Może w tak suchym roku coś to pomoże. No i tutaj ten zabieg, który jadę, który wymieniłem, no to 110 zł to są chwasty z adiowantem i jakieś tam 25 zł bodajże diametoat, bo chyba około 5 dych za litr, a diametoatu dałem po pół litra. Teraz już wracając znowuż do kwestii tego podsiewania, to mówię, to tych miejsc, gdzie nie ma tej pszenicy, na tej działce jest to jakieś, co ja gadam, 5%. Działka ma 34 hektary. Miejsc takich jakby pozliczał, te miejsca, gdzie naprawdę nie ma, to nie jest aż tak wiele. Ogółem chciałoby się poczekać na te miejsca, powiedzmy, żeby powschodziły. Ten zabieg na pewno na chwasty byłby skuteczniejszy, ale ucieknie nam 95% pola, powiedzmy, z fazą, no z terminem, powiedzmy, zabiegu ucieknie nam ta większość. Jednak patrzymy zawsze na większość, a nie na mniejszość tej powiedzmy tego zabiegu, tak? Tutaj no są takie pagórki, o tutaj jest góreczka, tutaj i tutaj jest taka dolinka. Też ta dolinka nie powschodziła między innymi dlatego, że
całą jesień stała tutaj woda. Całą jesień, całą wiosnę. Jeszcze jak sypałem azot na kłos w pszenicy, to jeszcze był, na dołkach była woda. Po prostu struktura się zepsuła, ta ziemia, nie wiem jak to nazwać, tutaj ona nawet przegniła. Podczas orki to śmierdziała jak muł, jeszcze była wtedy podczas orki, podczas, nie wiem, chyba najpierw tutaj poszedł na tych dołkach, gdzie była woda mandan. No i powiedzmy, no struktura się skichała, dlatego te wschody takie, a nie inne. Ale teraz mówię, dorzucone jest, jakieś opady zaczynają się pojawiać w prognozach, więc jest nadzieja, że to jakoś po wschodzie, jeszcze mówię, tutaj dorzucone. No ja robię zawsze tak, nie wzeszło, dobra, nie wzeszło, ziarno pokiełkowało, zepsuło się i co, zostawię to tak, albo będę wsiewał na wiosnę, no to poszedł ten rozsiewacz, było rzucone, zawałowane i coś powinno być więcej. Zawsze staram się robić jak najlepiej, nie zawsze wychodzi, jak każdy wie. Każdy chciałby robić jak najlepiej, ale mówię, no nie zawsze to najlepiej, powiedzmy, nam wychodzi. Tutaj też taki siwy im, nawet nie glina. No i no brak, powiedzmy, tych wschodów. Trochę teraz gdzieś tam ptactwo się może pojawić, może te ziarno trochę zbierać, ale myślę, że chyba wszystkiego nie wyzbiera, bo łącznie tego ziarna wysiałem jakieś tam, nie wiem, z 500-600 kilo. Wiadomo, że nie zawsze, jak siejemy na 36 metrów, no to akurat tutaj nie ma, rzucamy, a dalej już jest, więc trochę się tam, powiedzmy, ponakładało. Wyjdę wam może i pokażę tą pszenicę z tymi trzema rozkrzewieniami, jak ona wygląda, i wrócimy do ciągnika i nawiążę jeszcze, powiedzmy, do sprawy z tym siewem nawozu, bo też tam fala krytyki się tutaj na mnie posypała. No ale zaraz do tego wrócimy. Tutaj widzicie, już większość pola jest ok. Wyjdziemy, zaraz pokażę wam, jak to wygląda. No widzicie, są osiewy rzepaku. No głównie rzepak tutaj widać. O, jeszcze nie tylko rzepak. Nie tylko rzepak. O, śmierdzi, no, na tym śmierdzi konkretnie. O, i zobaczcie. Jedno z boku, drugie, trzecie i czwarte. I w tym momencie to by wystarczyło. Tutaj nic więcej. Nie musielibyśmy sobie życzyć od tej pszenicy. No naprawdę jest super, nie? Cztery rozkrzewienia. Rewelacja. No i tak wygląda większość pola. No tych miejsc. Zresztą, co mnie to tam, powiedzmy, musicie wierzyć, że tak jest. Zresztą to każdy pracuje na swój, że tak powiem, rachunek. Każdy wie co robić, żeby było dobrze. No i powiedzmy, jeśli ktoś uważa, że to jest słuszne i tak robi, no to inni nie powinni się do tego wtrącać. Może nie wszystko, co robię, jest, powiedzmy, takie, jak powinno być, ale jednak odzew jest tutaj też pozytywny i po prostu ja robię tak, jak uważam, że jest dobrze i się z wami dzielę. Wiadomo, że może się pojawiać jakieś tam niezadowolenie i tak dalej, ale no każdy robi po swojemu. I teraz jeszcze wracając do sprawy tego rzepaku, na który siałem ten NPEK. Tam, kurczę, piszecie tak, jakby to tym nawozem, który siałem, był, nie wiem, była saletra, jakbym sypał po 200 kilo saletry, że ten rzepak mi się rozhartuje. Mówiłem, że tam dałem niecałe 20 kg azotu, tak? Także to jest taka dawka, że jak popada, wiem, że bez deszczu ten nawóz nie zacznie działać. Ale jak popada, no to nawet tam niech będzie strata rzędu 10%, więc te 15 kilo formy saletrzanej na pewno ten rzepak jeszcze sobie pobierze do zimy, bo jeszcze zimy na horyzoncie konkretnie nie widać. I co? No i to jest to takie, powiedzmy, tylko też na próbę, to jest jedna działka z wielu. I mówię, to tak sobie zaeksperymentowałem, bo mam ten nawóz przygotowany na wiosnę, a że tego NPK-u nie szło zbyt dużo, że rzepak był zasiany szybko, zaczynają się pojawiać przebarwienia, no to na jedną działkę tak dla własnego przekonania, powiedzmy, żeby wiedzieć,
czy to coś dało, żeby widzieć to, czy to coś dało, no powiedzmy, żeby wiedzieć, czy coś takiego ma sens w kolejnych latach na większej powierzchni. To ja, tak jak kula, też lubię sobie potestować różne warianty, co się sprawdzi, załóżmy, czy tutaj z jakiegoś tam nawożenia mikro, czy z tego nawożenia, czy z jakichś tam dawek RSM-u. No każdy ma swoje wypraktykowane rzeczy, którymi potem idzie się podzielić. Zaraz do was wrócę, mam telefon, jeszcze coś tutaj dopowiem. Do was po krótkiej przerwie. Jeszcze też w międzyczasie skończył mi się oprysk. Mówię, złożę opryskiwacz i teraz już powiedzmy jedziemy na pusto. Możecie tutaj zobaczyć glinka z drugiej strony, gdzie jest taka łagodniejsza, powiedzmy żółta glinka. Na górce ładnie powschodziło, nie jest źle, także z tymi schodami nie jest źle. Wracając jeszcze do tego NPK-u, to ilości, które tam podałem, czy fosforu, czy potasu. Fosfor wiadomo, że trudno będzie mu się przemieścić w głąb korzenia, ale przez zimę z opadami on do tego korzenia dojdzie i będzie dostępny już na samą, od samej wiosny powiedzmy. No a potas, z potasem nic się nie stanie, potas jest bardziej powiedzmy przemywany od fosforu, znaczy fosfor nie jest, nie przemieszcza się, ale potas też się nic z nim nie stanie, pole jest równiną i mówię, była to tylko jedna, powiedzmy jeszcze tak, najmniejsza działka z wszystkich, no i podane ilości no, nie były jakoś tam duże i no nie ma tutaj w ogóle tematu, żeby, nie wiem, żebyście tutaj mówili, że to jakieś bezpodstawne wyrzucanie pieniędzy, że za dużo pieniędzy mam, że rzepak ładuję, że sraczka rzepakowa i tak dalej, bo resztę rzepaków po prostu zostawiam na pastwę losu, czy się przybarwią, czy nie, to no to już powiedzmy, to tutaj pogoda będzie dalej weryfikowała. No myślę, że to koniec tego tematu rzepaczanego. Też dzisiaj tutaj wam powiem, miałem taką sytuację, czy nieprzyjemną. Policja mnie zatrzymała ciągnikiem, jak jechałem na pole na kontrolę drogową. Chcieli ode mnie dowodu osobistego, no ale powiedzcie sami, czy ktoś z was zabiera ze sobą dokumenty, jak jeździ na pole? Ilu jest takich, którzy tam no biorą ze sobą dokumenty, jak gdzieś jadą? No ja nie biorę, bo po prostu raz się wsiada do ciągnika, raz tutaj, raz tam i to wszystko by się przecież gdzieś tam zagubiło zaraz i jeszcze większy problem by był. Mówię, to już wolę te 50 zł mandatu, ale pan policjant pouczył, że mam zabierać dokumenty. Pokazałem mu od ciągnika, akurat od ciągnika miałem przy sobie, teraz już w sumie obowiązku nie ma, ale chociaż wydaje mi się, że chcieli sprawdzić sobie, czy w tym cepiku, w tym systemie tam no ewidencji pojazdów i komunikacyjnym, czy będzie też traktor. Może mieli okazję, widzieli, że traktor jedzie i mówią, a zatrzymają. Jeszcze też mnie zatrzymali w takim miejscu, że ciężko mi było potem wyjechać. No ale to niekiedy nie pomyślą, że zrobią pod górkę, bo i światła miałem i wszystko. No ale tutaj pan władza, to nie ma co dyskutować. No i tyle, no. Teraz czekamy na opady. Dzisiaj jest wtorek. Od niedzieli się, już teraz w sumie od piątku ma być chłodniej, a od niedzieli możliwe są jakieś opady. Nie wiem jakiego rzędu, ale dobrze by było, gdyby coś tam jednak popadało. No i dobra, no na jutro zostało mi do opryskania jakieś 20 hektarów. Jeden opryskiwacz jeszcze będę robił. No i będziemy się brali za zbieranie kamieni, może jeszcze uda się złapać dobrą pogodę. Widzicie, całą długość pola teraz przejechaliśmy, właściwie kilometr, więc zobaczcie sobie, ile tego zboża, które sobie powschodziło, tak naprawdę jest. No nie jest źle, nie jest źle. I, no powiedzmy, pszenica jest już trochę przekrzewiona, ale znowu w miejscach, gdzie ta obsada jest, gdzie powschodziło wszystko, to już jest za dużo, ale na glinkach, gdzie nie ma, to jednak dobrą decyzją było to, że było siane trochę więcej. Ludzie jeszcze w rzepakach, tutaj widzę pryska, sąsiad.
No też to już jest, powiedzmy, no jeżdżą, każdy tam jeszcze by chciał i tam szyca nalatuje i to jest problemem. No i tak bez końca. Tutaj ten przecz, tutaj nie wiem, czy na kamerze będzie to pewnie słabo widoczne, bo widziałem pszenicę w fazie szpilki. Z kamery nie jest to widoczne, ale tutaj schody są. Było to siane pomiędzy plonie, już w październiku, więc pszeniczka jest w fazie szpileczki. Też tata tutaj powołował ten przecz. W sumie nie wiem, czy koniecznie. A tutaj fragment po ziemniakach, gdzie wilgoci. Nie było nic, nie wyjdzie tutaj niestety nic. Tutaj taki, o, taka przeżga powschodziła. Tutaj widać żytko, już się coś tam krzewi. Ale dobra. I tak już dzisiaj będzie dosyć długi ten vlog. Ja zaraz wjeżdżam na szosę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!